A i to nie było tak, że... Bo niedawno Mokry Suchar robił tą trasę z mikrocypkiem, a wcześniej Rybson ciągle streamował z mikrocypkiem i teraz nic nie wiedzą? Czej, oni mają streama, a on odpalił streama obok nich i razem mają streama teraz? O co tu chodzi w dupę na tych TikToku? Ty, ja już jestem taki w dupę stary. Dobra. Ostatnio była drama, jak się wyzywali Rybsona, że wykorzystuje niepełnosprawnych. Gdzie są wielcy obrońcy? Pytam się teraz. Gdzie są? Pierścionek jej daje. Ja pierdzielę, co to w dupa jest? Co się dzieje? On niby nie wiedział, że miała streamować. Mi się po prostu wydaje, że Cypek nie chce się przyznać, że miał no tak. Nadzieję. Czyli to wszystko to jest jej wina. Okay. To jest oczywiste przecież, że się nie chce przyznać. To chłop wyzywał swoich kolegów, którzy nie dość, że upomogli w internecie, to jeszcze pomogli mu tak do zarobić jakieś tam pieniądze, bo kojarzę, że na tej trasie oni zbierali na jakiś wózek czy coś takiego. Już się pamiętam, bo tak dokładnie nie śledziłem, ale masa widzów tam była, pamiętam. Więc za sporo mu pomogli, on ich wyzywał w sumie, bo sobie zrobił nadzieję z jakąś dziewczyną. Tamtego oszukiwała, że to brat, tak naprawdę zarobili na nim i go porzucili. Ciężko się przyznać do aż takiego w dupę, wiesz, takiego czegoś, że zaufałeś komuś tak bardzo i porzuciłeś swoich prawdziwych kolegów. No niestety. Spartiatik! Rzucam. Dobra, głośność. Jest kalendarz, będę go wrzucał. Jest afera, mikrocypek z dziewczyną. Cześć, odsłonię go. Tam przyjechała do niego dziewczyna. Jestem oznaczany ciągle na jakimś Twitterze. Na Twitchu do mnie ludzie piszą. Na Instagramie do mnie kurwa ludzie piszą, żebym ratował. Wyślę do Melita, to zbieramy ma prezent. Jaki? Puniczka. Zbieram ma ślub, nie? Tylko to była, akurat to była tajemnica, ale wy musicie mi tutaj kurde wszystko sprawdzać. O co chodzi? Chyba jest stream teraz, o jest teraz stream, 3000 osób ogląda, mikrocypek, dziewczyna, no i brat dziewczyny, tak? Co tu się dzieje? Chcesz okulary? Brat? Tak? Chcesz? Nie chcesz? Nie. To się dzieje jeszcze. Ten łysy to kto? No to jest... Mam tak, jeśli chodzi o zarabianie, to tak naprawdę z mojej karty wszystko idzie, mam potwierdzenie nawet, więc Cypek może potwierdzić, Cypek. Tak, no tak. To ja stawiam Cypkowi. Wszystko idzie z mojej karty. Mam potwierdzenie, że wszystko ja płacę z twojej karty. No, Cypek może potwierdzić. Naszą kochanie jest to ja. Według wersji oficjalnej, podobno to prawie. Nawet jak się kochamy, nawet jak hejtujecie, to się kochamy. Spoko. Z jedną wielką rodziną. Polacy, kochajmy się. Rozmawiałem z Rybsonem. Co to w dupa jest za dziwna drama? Wiecie, no. Ja nie wiem, o co chodzi, no nie? Tak, Aleron. Witam, hamster. Ja p***ole, nie. Będą... Co oni gadają? Wiecie, no. Ja nie wiem, o co chodzi, no nie? Może się odpalisz, coś spalił szybko i witewkę chodzi z jakąś jedną. Może się odpalisz. Tak? Ja ale nie, będą siedzieć obok siebie robić bitewkę, żeby wciągnąć jeszcze więcej kasy. Jacy kurwa sprytni tiktokerzy. Było jakiś jakieś śledztwo. Tutaj Klaudia z bratem. No, dziwacznie wygląda ten brat. Są jakieś artykuły o, bo to jest tata. Jezus Maria, co to za śledztwo? Mama tej Klaudii. I w artykułach o tata. Co to w dupa jest za rodzina? I jeszcze mama tej Klaudii. Co to w dupa jest? W artykułach o tacie no jest tylko o córce, nie ma nic o synu. Ale gadałem z Rybsonem i my nie wiemy, czy to jest jakiś kurwa wielki plan, czy to jest jakaś tragedia, my nie wiemy. Ale czekaj, co? Nie, ale kurwa zachowanie. Aj, to nie było tak, że... Bo niedawno Mokry Suchar robił tą trasę z mikrocypkiem, a wcześniej Rybson ciągle streamował z mikrocypkiem i teraz nic nie wiedzą? To co się dzieje? Nie, to jest Susi. Wiesz, ona ma jakiś taki bad vibe, no nie? Wiecie co? Ja bałem się, że takie rzeczy się wydarzą i dlatego właśnie dałem kurwa do ręki
że to powiem Sypkowi tylko 7 koła złotych, a resztę powiedziałem, że ja będę, znaczy 10 koła w sumie do ręki dałem, a resztę powiedziałem, że ja będę wydawał i ja będę je rozporządzał. Witam, Ksamil. Dobrze, że tak zrobiłem. Klaudiusz, ty myślisz, że Cypek jest głupi, czy co? Weź się. O kurwa, ty dostajesz wiadomości od moderatorów Cypka, którzy tam mu pomagają. Ja pierdolę, dostałem informację od moderatora Cypka, że, rozumiem, że jeszcze inny moderator, taki najbardziej zaufany dla Cypka, dzwonił do Cypka, ale Cypek już nawet nie odbiera od nich telefonu. Nie o chuj chodzi, no nie? Nie, dobra, powiem wam szczerze. No bo już jakby kurwa moderator Cypka mi też powiedział. Cypek mówi nad swoim moderatorem, że to jest plan, że to jest, wiesz, że to jest udawany, że to jest plan i tak dalej. Ale kurwa, w tym momencie to już za długo trwa, już się pierdala. Nie wiem, mi to śmierdzi. Dla mnie to jest zajebana sytuacja aktualnie. Znaczy, no, ja już się odciąłem od Cypka. Dzisiaj ostatni raz chciałem zadzwonić i go po prostu poinformować, że jest robiony, że tak powiem, w bambuko. Ale no nie odebrał i powiedział, żebym spierdalał. Bo powiedziałeś, że nie odebrał i powiedział, że spierdalał. To nie odebrał, czy powiedział, że spierdalał? No, nie odebrał i na live powiedział, żebym spierdalał. Dobra, kurwa, piszę za Sadga. O kurwa, jest bitewka. Farmienie kasy się zaczęło. Czej, oni mają streama, a on odpalił streama obok nich i razem mają streama teraz? O co tu chodzi w dupę na tych TikToku? Ty, ja już jestem taki w dupę stary. To jest bitewka. Tapujemy. Cypek miał nową kobietę i mówił mi, że jest w porządku. Dobrze. Co ty pierdolisz? Tapujemy. Mam tutaj kobietę teraz. Cypek wstał. Obserwuj się mnie, to z Cypkiem będziemy się łączyć. Nie no kurwa, no co to jest w ogóle za reklamowanie się? Ale żeby tak się skurwić jako człowiek, żeby taką osobę jak Cypek wykorzystywać dla zasięgu, to trzeba być nie mikro, a giga dziwką. No nie no, czekaj, no może nie wykorzystują go. Okej, Kinga mi pisze, że też jest wkurzona. No, sytuacja jest jakaś pojebana, bo Kinga mi po prostu wprost napisała, że jest wkurzona, bo mieli go wziąć na jakieś urodziny i tak dalej i nie mieli zrobić żadnych streamów. Jutro Kinga ma być z nimi, więc... Kinga to jest kuzynka? Jutro ma się coś wyjaśnić, ale... Okay. No nie wiem, no przykre to kurwa, dobrze, no nie, no widać po nich. Nieważne, czy mają dobre intencje, czy złe, kurwa. Siedzi, mam kurwa, taki łysy i mówi, polujcie mnie mikro łysy, albo łysy mikro. Pierdolę, no, słyszę, że pewnie to się mi gotuje, no nie? Zatem zwykła ciekawe, czy cię odbierze. Dobra, kurwa, Ligma Chin. Człowieku, Rybson dziś do niego, kurwa, dzwonił i z nim rozmawiał, to Cypek go zaczął wyzywać. Zaczął wyzywać Rybsona. Nie powiem, co dokładnie powiedział Rybsonowi, to Rybsona się spytacie, jak Rybson odpali, ale... Jest, no jest, kurwa, tragedia, no nie? No jest jakiś zawrót... Ale to jak to niby jest jakiś wielki plan, to jak wcześniej mówił, to po co mi tak wyzywał Rybsona i mokrego suchara? Przecież bez sensu. Dobra. Ostatnio była drama, jak się wyzywali Rybsona, że wykorzystuje niepełnosprawnych. Gdzie są wielcy obrońcy? Pytam się teraz. Gdzie są? Pytam. Cenię w głowie tam, kurwa. Cypek tak, kurwa, pojechał po Rybsonie, że to jest pojebane. Telefon do mamy Cypka, no ale mama Cypka nie czai internetu, no nie? Jeszcze najgorzej, że ja, kurwa, coś zrobiłem dobrego i wszystko było git. Teraz, kurwa, uwierzę, że ktoś inny też coś zrobi i będzie git. No i to jest, kurwa, to. Dziękujemy! Pedalson Michael! Jezus Maria. Siedzimy chyba live'a. Sprawdź, braciszku. Braciszku! Każdy jest równy. Świecie, wyglądacie razy dużo szczęścia i miłości. Dziękujemy. Dobra, to jest rodzeństwo, czy jakieś... Pojebie mnie! Idę Ciernik sikać! Podarował ciekawe, czy Miko Cypek mialius mikrodymanko. No na pewno, kurwa, nie. To widać. Jakby miał, to już by o tym pierdolił co dwie minuty. Mówił, że bo jebanko, ta, mówił też, że potwierdza, że to jest brat tej laski. No suchary na lewo, tak? Tak. A co słucham? Aha! Oni wiedzą! No chyba suchary jest kumaty. Ale widzisz, oni sami mówią, suchary jest kumaty. Jakby pomiędzy sobą mówili, że to jest jakiś plan i przez to nie wiesz, co się dzieje. Co się dzieje w dupę? Co to za drama? Ja pierdolę. Siemano. Suchar, możesz być spokojny, Cypka, nic się nie dzieje. Kolega. Dobra, już, bo się zgubicie w zeznaniach, człowieku. Daj spokój. No, suchar chyba komaty, więc wie, o co chodzi. Cypek wyzywa Rybsona. Cypek się wczoraj dowiedział i płakał, jak gadał z Rybsonem. Co ty pieprzysz? Co się dowiedział? Moderatorzy się na niego wypierdają na Discordzie.
Rozumiesz? No ja coś jest kurwa nie tak. No jutro będzie live z kręgielni i będzie też live pod wieczór. Kurwa, no coś tu jest nie tak, jak Kinga mi mówi, że mieli go wziąć na urodziny i nie miało być żadnych streamów. A tu już człowiek stream, zapowiedź kolejny. Siemano. Witam. Siema. Dobra, bo jakaś plota poszła, że my się już nie będziemy z Cypkiem jakby to nie pomagać, może coś w tym stylu. A to moderatorzy, nie, no, tam? Nie, po prostu widziałem, że ktoś pisał tutaj na mikrofonie. Nie pisz tak, Amy. Że moderował i że mu się odechciewa. Ale że donate'u chyba. Donate'u w sensie. A co, nie, no, jesteś bo... wtajemniczeni w plan? No właśnie, rozkminiamy co kto wie. Najwięcej Chudy wiedział, bo do niego Cypek pisał wcześniej, że to... To miał być wielki, a teraz też nie wiadomo, co ma być. Ale co, Cypek ci mówi, że to jest plan wielki? No, mówi, że to wielki prank, a teraz ty już chyba sam wiesz, że to miłość jest. I na przykład jak do niego dzwoniłem, to mówił, że ją podupcił. To nie wiem, o co chodzi. No. Ja. Ale czekaj, czyli najpierw stwierdził, że to jest wielki prank, co to a teraz dupa jest. Mówi, że podupcił. No. No to już coś się kurwa nie zgadza. Dobra, Cypek nie jest taki mądry, żeby zrobić taką akcję. No, Cypek nie jest taki mądry. W ogóle wcześniej była jakaś akcja z pierścionkiem i zaręczynami. I to widać, że to jej pomysł. No, no nie tego, że cel donate był na siostrzenicę na początku. Cel donate był na siostrzenicę, nagle się zmienił na pierścionek zaręczynowy. Ciekawy jestem, jak tam Twitch chat ją przywita, no. No mi mówił, żeby moderować donate, nie? Oj, będzie tak moderowane wyjątkowo. Do spodu ze szmatą, a nie. No, no ja wprost powiedziałem, że nie będę moderował, więc no. Dzięki, Renamon. Dzięki bardzo. Nie będę w to grał. Nie chce mi się już. To już wyszło tam 100 lat temu, już coś takiego. Poza tym to survival jest. Co to jest? Co się stało, ty? I on teraz zbiera pieniądze niby na ten ślub, tak? Pierścionek jej daje. Ty, to jest... Ja pierdzielę, co to w dupa jest? Co się dzieje? Kurwa, klip roku, człowieku. Czy wiadomo już, kto to jest ten łysy? Czy to jest jej chłopak? Czy bo tam jakieś rodzeństwo? Były dwie wersje. Na początku mówili, że brat. To jest jej brat i chłopak. Prawda jest inna. Witam legal. Każdy wie, jaka? Córka, no właśnie, też tego Imgura patrzy. Córka z synusiem pięknie wyglądają. A, chyba, że oni 40 tygodni tego pranka przygotowywali. To nieźle, nie? To aż im zaklaszczę. Kurde, nie no, możliwe, jakby że... chyba synuś, tak niektórzy piszą. Jak jest chłopak córki, to mówią synuś, no nie? Ty, Cypek napisał mi cześć. Na, napisałem, żeby wbijał na kanał. Halo. O, wyjaśnienie dramy. Dobrze. Prank się udaje, Cypson? Tak, udało się. Ale to na pewno prank? Słuchaj, możesz, ja ci później coś napiszę. Mam Messenger, na Instagramie. Nie. Instagramy? Nie odkładaj tego na live, dobra? Dobra, jasne. A co robicie? No, obgadujemy cię. Jak mogłeś Rupsona nawyzywać? O. Ale przepraszam. Nie, żadne przepraszam. Żadne przepraszam. Dobra, wytłumaczę wam. Jezus Maria, no, później, klasycznie. Dobra, czy masz? No, znów zaczynam. No to dobra. No. Cypek, co jest taki zdenerwowany? Dobra, nieważne. A czemu taki wkurwiony? Bo niektórzy nie umiem się kurwa zachować. No, bo ciągnie z ciebie jak z mleko z krowy, naprawdę. No i dobra, bo... Dobra. Mikro Cypek jest w Wiedźminie? Co ty gadasz? Co ty wysyłasz, hejterze? Nie, czekaj. Boskanie po głowce to nic nie da akurat. No teraz to nie da rady, jak ona tam siedzi nad nim. Ten łysol też tam w kącie siedzi, no. Wykisz na tyle walba. Ale no, nie możemy ci kurwa wierzyć, bo coś jest nie tak. Dzisiaj robiłem u siebie walba i też dostawałem donaty. Ja nic jej nie dałem. No ale kurwa, ale teraz ona robi, teraz wszystko przyjdzie do niej. Głównie u niej robicie, jutro też macie u niej robić. Ale co to, a co, czekaj, jak zbieracie na ślub, to idzie do ciebie, czy gdzie? Do na ciebie? Pewno, u niej na streamie i jej link do donate'ów i do ciebie idzie. Ale tak? dają ci to już, dadzą. Czemu Kinga? Dobra, wyjaśni się tu coś i daj mi tą drugą część tego, bo tu widzę, już jest inny temat.
Ale to niczego nie prowadzi. Tak, Johnny, dzisiaj będzie Syzyf. Pokaż. Oj, widzowie! Koniec pary, która wykorzystywała cypka. O, 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 o. Jakieś utrudnienie donate'ów. Chowali jej środku. Co? Multi napisał do Zyroxa i zamrozili konto na tipi tej lampiciarza cypka. Nie, no, tak ja nie mogą, co? Co? Udało nam się tymczasowo zablokować możliwość przyjmowania donate'ów przez tą typiarę, dopóki się nie wytłumaczy, czy to jest... A, czy nie zablokowali jej środków, bo myślałem, że o to chodzi, tylko że zablokowali przyjmowanie donate'ów. To po prostu może iść na inną stronę z donate'ami. Zawsze coś, zawsze jakieś utrudnienie, ale to też się nic nie daje, no zmieniasz stronę i tyle. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, Mokry Suchar, inaczej zwany jak... Czekaj, gdzie jest dalej ta drama? O, tu jest Ripson, to może coś tu będzie. Tylko ja nie jestem, wiesz? A dlaczego? Dla mnie to jest za ciężkie, wiesz? Kurwa jestem, nie? Ale na co jesteś wkurwiony? Czyli taki numer odpierdolił sam. O co, powiedz mi, widzę, o co chodziło? Jak ty to w ogóle, kto w ogóle wpadł na ten pomysł? Ogólnie to było tak, że my wszyscy, czyli ja i ona, planowaliśmy taką akcję, wymyśliliśmy taką akcję, byli razem, nie? I to było tak, że też wszystko było zaplanowane, że my też na walbie, nie? Wszystko piękne, nie? No i wiesz, bo tak wyszło, nie? Jak wyszło, nie? On się trochę gubi. Kto pada ten pomysł? Kto pierwszy powiedział, grajmy jako para. No ja i ona, nie? Mieliśmy taki plan. Kto miał pierwszy? Kto to pierwszy zaproponował? Ona. Bo ona mówi, że ty nie mówiła, że da ci siano z donate'u, a ty mówisz, że obiecała, że ci da. No tak, szkoda. O, tutaj już jest pierwsza rzecz, którą ja mogę przytoczyć. Moderator Rayman Typsona rozmawiał z tą laską, znaczy pisał z nią i ona mu wprost powiedziała, że ona bierze sobie tą kasę z donate'ów, bo ona płaci za hotele i najśmieszniejsze w tym jest to, że Cypek nawet nie spał w tym hotelu, nie? On tylko do nich przyjeżdżał, ale potem wracał do domu swojego spać. Legitnie, kurwa, laseczka, kurwa, robiła sobie streamy i zarabiała sobie na swój wyjaździk. To jest pierwsza rzecz, która jest niesamowita. To da czy nie da, bo ja nie rozumiem. Nie wiem. Witam Grillet z powrotem. Pokazuję, że ja żyję, ale mam problemy rodzinne, mam mało czasu, jaką chwilę czasu nie ma streama. Dziękuję bardzo, Gry, za 55 lat. Witam, dobrze cię widzieć. I jak oglądasz, to dobrze, że coś te. Mam nadzieję, że się wszystko poprawi. Dawaj znać, że żyjesz częściej niż raz z tego. Ja nawet częściej daję znać, że żyję. Rozumiesz? Częściej dawać znać, że żyjesz. To jest rozkaz. I oby się poprawiło. Czujesz się wykorzystany? Czujesz się źle? Nie wiem. Nie. Ani nie wykorzystywany, ani nic. Przysięgam, że nie. Pisałeś komuś w wiadomości prywatnej, że uprawialiście no seks. No to prawda, Łukasz. Nieprawda. Nie pisałeś nikomu? Nie. Na pewno. No jak gadał przecież. Ale nie było tego. Tamtemu. Nie. Ja mam jeszcze parę pytań, chcesz poodpowiadać? No dawaj. Zadajcie jakieś pytania, bo ja nie mam tu. Coś, no. Jakiś sub umarł? A ty byś nie wiedział? No to jakbym nie wiedział, no to po prostu bym, no niestety nie wiedział. Podobno pisałeś do Chudziutkiego, że był seks. No to tak żartowałem. Żartowałeś. Okay. Aha. A ty wiedziałeś, że ten ziomek to jest jej chłopak od samego początku? Nie wiedziałem. Nie wiedziałeś? Nie. I to jest najbardziej przykry moment, nie? To jest tak sad moment. Dobra, czyli po prostu proste. Ja już ci to tłumaczę jako człowiek wszechwiedzący. Typiara do niego napisała na start, bo tam był głośno o mikrocypku, ta. I po czasie wyszło, że chce z nim live prowadzić, nie? Potem okazuje się, że przyjeżdża z tym łysym i mówi, że to brat i on będzie tam, powiedzmy, pomagał przy tych live'ach. Oni tam niby parą byli, ta, normalnie. I tego, on sobie zrobił nadzieję, myślał, że serio znalazł dziewczynę. Się okazało, że ona z chłopakiem, chłopak kontroluje, żeby żadnych granic nie przekroczyć. Wydoili go jak mogli, porzucili i on teraz dopiero otworzył oczy, tak? A jak mu koledzy chcieli pomóc, widzieli, że coś tu nie gra, to ich jeszcze zwyzywał. No i co tu zrobić, widzowie? Dzięki, Burczykot.
dziękuję bardzo. Syn przewrócił się na drugą stronę. W testamencie chciał, żeby kontynuować subskrypcję na kanale. Pozdrawiam. A. A pisał coś jeszcze o donate. Nie, poczekaj. Moment. Cypek dopiero przyjechali tam na miejsce. Dowiedział się, że ona przyjeżdża z chłopakiem. To kiedy się dowiedziałeś? No koń przyjechał. Czyli ty myślałeś, że wy się spotykać na randkę i dopiero potem, mm-hmm. jak przyjechała już, to wtedy dopiero myślałeś, że to jest jej, że dopiero wtedy dowiedziałeś, że ma chłopaka. Nie. To kiedy? Ale mu się głos załamuje. Co się tu śmierdzi? No bo kiedy wy ustaliliście to, że sprankujecie całą Polskę w związek? Nie, to chyba tygodnie temu miał być. Co miał być dwa tygodnie temu? Spotkanie. Mhm. Ale kiedy, no dobra, ale kiedy wy ustaliliście... No bo... Czekaj. Ja już mam dość. Nie wiem, czy Rybson nie rozumie tego, czy po co on to robi, ale przecież oczywiste, że on nic tutaj nie planował, jego wykorzystali. On po prostu się mści za to, że go obrażał mikrocypek. Nie miło. Dzięki. Wykorzystali go, dosłownie Renaman go wykorzystali. Dał Libordę 5 zł. Ostatnio grałeś w QREMASTERED, tak. To może zagraj w DENJENIR. Też trzeba nieźle mózgiem pracować 300. Pisał widz o tym jakiś, chyba że to nawet ty byłeś. Zagram, ale Q przeszedłem 1/70 tej gry dopiero. No dobrze, a ja. Dziękuję bardzo. Tak. Czy ty teraz mówisz prawdę? Prawdę. Dziękam. Bo tu się ważą losy tej dziewczyny. I teraz tak. Co? Przypominam ci, że jest live, żeby nie było. Mówiłem mu raz, przypominam ci po raz drugi, jest live. Ja teraz pytanie tak. No. Czyli tak, ona zaproponowała, teraz powiedz, czy się mylę, bo tak mówiłeś i tak zrozumiałem. Czekaj, green, red. Rozumiem, green, red. No, by się układało, dawaj znać, nawet jak nie tutaj, to na ig. Napisz mi. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, ok? Czekaj. Tak, Rukaszu, zgadzam się. Ona zaproponowała to, żeby będziecie udawać na TikToku parę, będziecie robić sobie live'y, tak? My też prankujemy tak, ludzi, no. Tak. I to była jej propozycja. Otwórz oczy. Okej. Okay. I potem cały czas prankowaliście i jak przyjechała, dopiero dowiedziałeś się, że ona ma chłopaka. Mhm. Wcześniej nie wiedziałeś. Mhm. Odpędzaj, ja już mam wszystko wyczuć. No ale no to tak, jeżeli Cypriat nie kłamiesz, tak, teraz, no. To jest to dziwne, bo no to ona wyszła z propozycją tego, żeby udawać parę, ty się na to zgodziłeś, no. Ale ty sobie zrobiłeś nadzieję. No tak? No nie, właśnie, że nie, bo wiedziałem. No tak, przecież to oczywiste to jest. No to kurwa. No, że nie wiedziałem, że to jest jej brat, czyli chłopak, rozumiesz? Okej, ale to, no dobra, no to, ale zrobiłeś na rzecz, czy nie? Ciekawe, co mam robić jej, bez przestań. Nic kurwa nie robiłem, stary. Nie jej, tylko czy ty sobie zrobiłeś? Nie. Nie, nie liczyłeś na nic, tak? Nie czujesz się wykorzystany. Nie, przysięgam, że nie. Okej. Co ty pieprzysz, jak słychać, jak mu się głos załamuje przy tym, jak to mówi. No nie, no to jest cumek. Liczył na coś, to jest oczywiste. A teraz no głupio się przyznać, jak palił wszystkie mosty, byleby z tamtą dziewczyną być. Niestety, smutna, ale prawdziwa. A ona się do ciebie odezwała jakoś? Napisała do ciebie coś? Teraz? Ogólnie. Pogadaliście? Dzisiaj? My dzisiaj tak chwileczkę tylko. Dzięki. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Adamczyk dał na Golibordę 5 zł, czy na 100k followów na Twitch nie subów będzie machanie śmigłem na fa. A poza tym zwiększ limit znaków w donate do 200, bo wkurwia. Dziękuję bardzo, chyba się nie da, to jest od stronki zależne z donate'ami. Dziękuję bardzo. Dzięki. Okej. Okay. No Kinga mówi, że nie miało nie być żadnych live'ów, a robiliście live'y, to prawda? Nie robiliśmy dzisiaj. Ale ogólnie. Ogólnie, ja nie miałem, miało być, ale zapomniałem im. Witam jeszcze cię. Ogólnie i powiedzieć, rozumiesz? No dobra, ale tak oni mówili Kindze, że nie będzie live'ów, tak? Znaczy ja mówiłem,
Ja nie wiedziałem, że masz tego robić live, rozumiesz? Bo, mieliśmy... to co mieliście zrobić? Rozmawiać tylko. Tylko rozmawiać mieliście. Tak. Generalnie to wszystko nie gra, bo kurwa, masz coś takiego, że niby mieli plan, żeby wkręcić Polskę, on niby nie wiedział, że miała streamować. Mi się po prostu wydaje, że Cypek nie chce się przyznać, że miał nadzieję. No tak. Czyli to wszystko to jest jej wina. To jest oczywiste przecież, że się nie chce przyznać, to chłop wyzywał swoich kolegów, którzy nie dość, że upomogli w internecie, to jeszcze pomogli mu tak no, zarobić jakieś tam pieniądze, bo kojarzę, że na tej trasie oni zbierali na jakiś wózek czy coś takiego, już się pamiętam, bo tak dokładnie nie śledziłem, ale masa widzów tam była, pamiętam. Więc za sporo mu pomogli, on ich wyzywał w sumie, bo sobie zrobił nadzieję z jakąś dziewczyną. Tamtego oszukiwała, że to brat, tak naprawdę zarobili na nim i go porzucili. Ciężko się przyznać do aż takiego w dupę, wiesz, takiego czegoś, że zaufałeś komuś tak bardzo i porzuciłeś swoich prawdziwych kolegów. No niestety. Nie, dzisiaj dajcie mi się spokój, wiesz? Odszedłem. No to ty dzwonisz. Rozumiem, do mnie przecież. No bo ja chciałem pogadać z tobą. Na tym stanie. No dobra, no to no, czyli rozłączamy się, tak? Ale nie jesteś kurwa na mnie. Ja na ciebie? No. Nie. A co on do tego? Wczoraj się na ciebie mnie trochę naskoczyłem też. Przepraszam, przepraszam. Dla mnie to sobie no. Rób co chcesz. Ja mówię ci, wyjebane mam, rób co chcesz, ale mnie to ciekawi po prostu i tyle, jestem ciekawski. Co jest ty? Ale Rybson? Nie mogę z niego, nie ogarniam tego typa, nic nie rozumiem, co ja widzę. Z Klaudiuszem to on się sam narobił głupot, to nie ja. Klaudiusz sam narobił głupot? Tak. I nie chcę krążyć tylko tematu, dobrze? No. A zresztą moderację też się pokłóciłeś, czy nie? Nie. A wydałeś coś na nią, nie kupiłeś jej coś albo coś? Nie, przysięgam, że nie. A czemu live wczoraj był u niej i Tipli było do niej podpięte? Ogólnie po obiecie byliśmy u mnie, to było wszystko u mnie, a później poszliśmy do tak, ma... no? hotelu i tam rozmawialiśmy i chcieliśmy, że ja nie wiedziałem, że muszę, mogę wziąć tego linka, żeby też podpiąć swojego. Ja też głupio to byłem, rozumiesz? A skąd nie pomyślałem też, bo wiesz jak to jest z tym zauroczonym kobietami, tak? No. Wiesz jaki ja jestem, tak? No. Za urocznym kobietem jestem, to ja jestem, jasne myślę, tak? No czyli byłeś zauroczony? No nie, ale teraz już byłem, a teraz już nie. Ale teraz już nie jesteś. Nie. Zrobiłeś nadzieję. Złamała mu serce po prostu. Dobra, to nie zakochałeś. Sadgę. To się nie tak ciężko kurwa rozmawia, człowieku, tak kręcisz. Właśnie, że nie kręcę, stary. Gdybym kręcił, to bym ci powiedział prawdę, ale nie kręcę w ogóle. No dobra, to jak mogę nie kręcić, to... A będziesz miał jeszcze kontakt z tą dziewczyną? Nie wiem. No i tu już się skończyła rozmowa Rybsona z Cypkiem. Tam potem Rybson rozmawiał z Klaudią i moderatorami. Tam była drama moderatorska. Ja nawet nie do końca wiem, co się wydarzyło, ale chyba się to wyjaśniło, bo ja już chodziłem na trening, wiecie, na pierdalanie się. Ale no generalnie dla mnie scenariusz jest prosty, tak? Z tego, co ja rozumiem po rozmowie. Że się po prostu Cypek nie chce przyznać. No ostatecznie powiedział, że się zauroczył, ale potem powiedział, że nie. Ale no, to jest prosto. Cypek, mimo że wiedział, że jest plan, to i tak się zauroczył, miał jakąś nadzieję, spotkał się z nią, okazało się, że ona przyjechała kurwa ze swoim chłopakiem, no i zaczęło się kurwa ssanie, no nie? Zaczęło się ssanie tych zasięgów. Jeszcze nie wiem, no najgorsze jest to, że Cypek wczoraj mówił, no nie, że ona, że to dla niego będą szły te donaty, co są wysyłane jej, a kurwa dzisiaj Remem pisze z tą laską i ona pisze, że wszystkie donaty idą do niej, bo ona płaci za hotel i chuj. I coś tam zaczęła gadać, no nie? Zaczęła gadać do Remena, że to jest jakiś jak to czaj? Eksperyment społeczny pokazujący ludziom, jak wszyscy reagują na to, że osoba niepełnosprawna nie może mieć znajomych, nie może mieć dziewczyny i nikogo. Co? Boże, jakie pieprzenie, ja pierdzielę. Co tu się w dupę dzieje? Zaczęła opowiadać swoim tacie dalej, że on wszystko dał radę. Potem powiedziała, że cała kasa idzie do niej, musi opłacić hotel i transport. Kurwa, laska! Chciałeś przyjechać, kurwa, do niego, a ty i ostatecznie dostajesz te donaty tylko dlatego, że on jest na twoim streamie, kurwa. To jest wykorzystywanie go. I jeszcze, kurwa, wiadomo jest to, bo wiesz, ja z Rybsonem wiemy, że Cypek, no jest po prostu, ma niższy IQ od nas i jest erotomanem, ale jesteśmy empatyczni i nie wykorzystujemy go w taki sposób i nie próbujemy nim manipulować. A to jest, kurwa, czysta manipulacja. Wymyślenie jakiegoś takiego planu,
i takie czerpanie korzyści. Jeszcze kurwa, rozumiem jakby nie wiem, jakby ten ich chłopak przyjechał tak po prostu dla towarzystwa, ale ten kurwa siedzi na tych streamach i mówi: obserwujcie mikrołysy, to będzie jakiś kontencik kurwa z łysym, znaczy z cypkiem na moim TikToku. Jezus, sorry. No kurwa, masz człowieku. I to już jest jakaś tragedia. A, i powiedziała, że to, a to, że Cypek powiedział, że idzie do niego, to nie jej wina i ona za niego nie odpowiada, bo jest dorosły. No jasne, kurwa, Cypek ma 32 lata, to jest normalnie, kurwa. Jest dorosły, kurwa, co są tam gada, se gada. I czekajcie dalej, to jest, kurwa, hit. Ta laska o tym swoim ojcu gada, nie? On tam, kurwa, na wiecie, jeździ na wózku, bo tam miał jakieś porażenie po jakiejś tam sytuacji, że coś tam skoczył. I człowieku, kurwa, Rybson bał się to pokazać, tak, ale ja wyjebane, no ja nic nie będę tego mówił, ale no, pokazuję, tak? Pato, normalnie, kurwa, jeden ze śledczych pisze miło, no nie? Wykorzystywanie niepełnosprawnych osób nie jest czymś, czym warto się kierować w życiu. Może córka posłucha pana i się ogarnie, pozdrawiam. A ten ojciec napierdala. Czy możesz się odpierdolić? Na chuj piszesz? Cała rodzinka, widzę, z siebie warta. Ja pierdzielę, i to mikrocypek niby jest niepełnosprawny z tych wszystkich osób, tak? Spójrz na tych ludzi, to jest tupe ohydne. Ci ludzie, ta cała pieprzona, patologiczna rodzinka do no nadaje się do czegoś, nie powiem do czego. Do mnie. No i czekajcie, to jest kurwa, to jest leciutkie, no nie? To jest leciutkie. Drugi śledczy napisał: jako autorytet córki osoba, która od jej początku kariery jakoś mnie wspiera, może powinien pan się zainteresować, pańska córka i prawdziwy chłopak zostaną teraz niczym zniknięte za wykorzystanie Cypriana. I patą głosówkę, nie? Wsłuchaj się. To stary. Ziomeczku, pan Cyprian ma 32 lata. Dajcie panu Cyprianowi żyć. Jak wy żyjecie, młodzieży, to i również pan Cyprian chce żyć, 32-letni osobnik, a również moja córka, która ma lat 20, również chce żyć. Nie wpierdalajcie się w nic. Zrozumcie, że oni się bawią dobrze, że się śmieją i to z was się śmieją. A wy się nakręcacie i tą durnotę nie rozumiecie tego wszystkiego. TikTok jest zabawowy, nie trzeba płakać, tylko się bawić. Nie pierdolić bzdury, tylko normalnie żyć. Jesteś zdrowy? Masz ręce? To jak ci TikTok nie pasuje lub moja córka, to wypierdalaj z platformy i zapierdalaj do Biedronki na robotę. Co? O co tu chodzi? O co chodzi? O co kurwa chodzi, no nie? No, także ojciec niezły, córka niezła. Pisałem oczywiście z Kingą. Kinga tam jakby, no Kinga po prostu się wkurwiła, tłumaczyła Cyprianowi, że po prostu jest wykorzystywany. Podobno się prawie popłakała razem z nim, jak sobie zaczęli rozmawiać o tym emocjonalnie. Ale w sumie to jest bardzo dziwne. W sensie ten ojciec ma tak wypieprzony na tą swoją córkę, nie wiem o co tu chodzi, czy to jest jakaś tupe wpadka, czy to jeszcze gorzej? O co tu chodzi? Czemu on ma tak wysrać? Bo jeszcze rozumiem, że może być wypieprzony na obcego chłopa z internetu, nieważne czy jest niepełnosprawny czy nie, już wypieprzony, no różni są ludzie i różna jest empatia, ale żeby na swoją córkę już tak wysrać, co ona robi? Dziwne trochę, nie? No przecież wyobraź sobie, twoja córka, masz 40 lat, twoja córka wykorzystuje niepełnosprawnych, udaje jakieś popieprzone rzeczy w internecie, żeby zarobić nawet nie wiadomo ile, no pewnie nie jakoś dużo. Po prostu jako ojciec takiej dziewczyny idziesz od razu na start, rozumiesz o co chodzi, na otrzeźwienie, a potem w pasiak, rozumiesz, do kamieniołomu. I naprostować trzeba, tak? Sztywny kręgosłup musi być moralny. Nie? I tyle, no już kurwa koniec tej zabawy. Oni tam mają chyba hotel wynajęty do czwartku, ale co, no wypierdolone mamy w to. Niech sobie kurwa teraz zbierają kasę, jak Zyrox i tak zablokował im donaty. No i mam nadzieję, że taka sytuacja się więcej nie przydarzy, no bo niestety kurwa, prawda jest taka, że Cypkiem potencjalnie łatwo jest zmanipulować, jak się jest kobietą. No tak, no tak jest, no nie? No niestety zdarzyła się, czy trafiła się jakaś kurwa, która to próbowała zrobić. Smutne jest to, że no my tam już nawet na mikroturze mówiliśmy Cypkowi, żeby jak gadał z tą laską, bo on zaczął...
Najlepsze jest to, że stary też jest TikTokerem, jest świadomy tego. Jak stary jest TikTokerem? Znaczy ma TikToka, ale no TikTokerem jest. Gadać z tą laską i nazywać swoją dziewczyną już przed mikroturem, jak może wiecie. My już w czasie mikroturu mówiliśmy, że jak coś to wiesz, żeby uważał na tą laskę, żeby ufał swoim moderatorom zaufanym, z którymi wiesz regularnie gadaj i tak dalej, a nie z taką laską z TikToka. No ale kurwa niestety no, zaufał, no nie? No ale tutaj wydaje mi się, że i tak nie będzie dobrego rozwiązania, niestety. Bo po prostu duża popularność, którą mu dali, żeby zarobić pieniądze, też niesie dużo gówna. W tym takich śmieci ludzkich, co będą wykorzystywać jak mogą tylko. Typ ma 32 lata, jakaś dziewczyna do niego pisze. I nieważne, czy ona pisze, żeby razem streamowali i tam prankowali. No nie jest to ważne. Wiadomo, co on ma w głowie, jak ona do niego pisze. I wiadomo, że pewnie się zgodzi na wszystko. No i tak naprawdę, co tu zrobić? No on decyduje ostatecznie o sobie, tak? No niestety, musi słuchać bardziej kolegów, ale czy on będzie się słuchał? Pewnie znowu się takie coś niestety wydarzy. Zaufał do laseczki. No to przyjechała z chłopakiem i zaczęło się ssanie. Ale, są też pozytywne treści. Był dzisiaj ziomek od wózka mierzyć cypka. Cypek został zmierzony. Dobrał sobie dodatki do wózka. Generalnie podstawowy wózek kosztuje 6,5 koła. Cypek dobrał tyle dodatków do niego, że wyszło 14,800. Nie pytałem o pewną specyfikację, ale muszę zapytać. Jest kurwa jakiś wypasiony wózek, pewnie ma wszystko co się da. Spoiler, turbo. Nie, tam, ja pytałem jak już tam byłem w tej wózkowni, że tam nawet jakieś jakieś koła fajniejsze chcesz mieć, to dopłacasz chyba za nie 3 albo 4 koła. Ale z 6,5 zrobił 14,800 cypek. No ale wiecie, no zbieraliśmy na wózek 15 koła wypasiony, także będzie kurwa to wypasiony prawda, wózek. Decyzja. To mi się podoba. To jest taki wózek tego typu. Będzie podobny, no nie? Może lekkie inne oponki. Dobra. Kawałek jeszcze przewinę. Zobaczmy tą patolę jeszcze chwilę. Niesamowite. Ale to już jak byli razem. Mi chodzi o TT. Mi chodzi o TT. Mi chodzi o to, jak... Żeby z tej mikromiłości nie było mikrosamobójstwa, jak się szmacicholica już wybije na nim i złamie jego mikroserduszko. Nie złamie moje serduszko, nie bójcie się. What? Kurwa, Tiger Bonzo vibe. A ona ma teraz streama. My head, no i ty nie są w bio, bo nam zblokowali tipli i będziemy musieli odblokować, słuchajcie no. Także najprawdopodobniej jutro będziemy mogli znowu śmieć donaty? Dzisiaj bez donatów. No. Nie mogłem, nie ten, nie dało się kliknąć dalej, samo się wysłało. Jednak wstaliśmy o 9, malowałam się już o 10 i poszliśmy do cypka i tak dalej, więc wiecie, ona ma rajstopy. No gadka coś się dzisiaj nie klei, jakiś taki gorszy humor mają. Nie wiem, stary, no humorku już się nie mają, wyjebane w nich mam. Już streamów z cypkiem nie będzie. Ty ciekawe, czy cypek może zgłosić te TikToki za wykorzystywanie jego twarzy. Z nim może, na pewno. A w ogóle mi ten, oby. Na Instagramie jeszcze w sprawie cypka. Ludzie pisali mi, że ta Klaudia jest z ich miasta i że ona od zawsze chciała być influencerką i tak dalej. No, jakieś pojebane rzeczy. O, tu jeszcze coś jest teraz nowego. Hej, postujesz sporo o Klaudii. Ja jestem kimś, kto w jej życiu był dłuższy czas, potwierdzę ci. Oni nie są rodzeństwem, chłop to jej chłopak, który daje brata dla fejmu. Niech się spytają, kiedy jeszcze się ogolił, bo chciał. Czy bo jej ojciec uważał, że włosy chłopaków są gejowskie? Wolę zostać anonimową jako tako, ale w skrócie ci powiem, że ona całe życie traktowała ludzi jak śmieci i jak ktoś miał tylko trochę więcej pieniędzy, to od razu się do niej jego przyklejała. Jak jesteś z kimś z jej życia też, to możliwe, że nawet się znamy. W każdym razie trzeba uciekać, że więcej osób zobaczy, że ona wybija się najpierw, a jej chłopak pozwala na to, że zresztą zawsze był pod jej pantoflem. Powiedziałabym, że mi go szkoda, ale jako osoba aspirująca do pracy z osobami z niepełnosprawnościami pluję na każdego, kto pozwala na takie coś. Dzięki za anonimowość. A. Ale nie, czy to potwierdzone info, no nie? Ale już dostałem chyba z 5 takich PW, no nie? I wszyscy jakby, wiesz, cały czas to samo, no nie? Że ta laska się przykleja do ludzi, którzy... Rozumiesz, że... Jaki to jest w ogóle absurd, że stary zmusił jakiegoś patola, jakiegoś patusa, żeby się ogolił na łysa, bo wtedy by zakazał córce spotykać się z nim, a jednocześnie pozwala jej na wykorzystywanie niepełnosprawnych, żeby nabić jakieś siano.
Rozumiesz to? Jak to jest możliwe? Ten stary to co, on ma chorobę dwubiegunową? Że raz jest, że nie pozwoli się do córki zbliżać się komu, a raz, ja nie wiem, to jest jakiś absurd, to jest w dupę jakiś... Nie wiem. Czego ty nie rozumiesz? No właśnie, ty mi może wytłumacz. Którzy są jakoś tam albo bardziej bogaci, albo sławni i od zawsze chce być fajny. Także kurwa, no brzmi to realnie. Nie wiem, popieprzona drama i smutna. No ale co zrobisz? Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę...